jest minimalizm? Czy minimalistą stajesz się w momencie, gdy zredukujesz liczbę swoich rzeczy do 20? Lub gdy zdecydujesz się nosić każdego dnia tak samo wyglądający zestaw ubrań? Albo gdy w końcu stwierdzisz, że tak naprawdę nie potrzebujesz łóżka, no bo przecież możesz spać na podłodze. To oczywiście jeden z wariantów, który być może Tobie będzie odpowiadał, ale nie musi. Minimalizm to sposób myślenia, to podejście do życia, w którym mniej znaczy więcej. Posiadanie masy zbędnych przedmiotów, angażowanie się w coraz większą ilość rzeczy, poznawanie coraz większej ilości osób niekoniecznie jest lepsze. Nie dla wszystkich. Poprzez pozbywanie się rzeczy materialnych i niematerialnych z naszego życia robimy miejsce na to, co jest faktycznie dla nas ważne. Według niektórych standardów pewnie daleko mi do minimalistki. Posiadam jeszcze całkiem sporo ubrań, zdjęcia na ścianach i w albumach, niemało sprzętu do nagrywania i pewnie jeszcze go trochę przybędzie. Ale wiecie co? Who cares? Bo ja czuję się minimalistką. Czuję, że minimalizm już na dobre zagościł w moim życiu. No i hej, poza tym słucham podcastu The Minimalist, no a to chyba już o czym świadczy. Prowadzenie minimalistycznego sposobu myślenia bardzo pomogło mi uprościć moje życie. Przede wszystkim pamiętajcie, że minimalizm to nie jest wszystko albo nic. Każdy, nawet mały krok się liczy. Kiedyś ktoś mi napisał, że minimalistą nazywać może się tylko ten, kto posiada, jak sama nazwa wskazuje, minimum. To ja teraz pytam, czym jest to minimum? I kto je ustala? Wiecie kto? Ja, ty, ty, ty i ty. Każdy z nas określa swoje minimum, swoje granice. Nie ma znaczenia, ile macie w tym momencie. Znaczenie ma to, że chcecie to zmienić. Że chcecie pozbyć się tego, co zbędne, ale tego, co zbędne dla Was, nie dla innych ludzi. Więc nie musicie pozbywać się 99% swoich rzeczy, żeby nazwać siebie minimalistą. Jeśli Wam to pomoże, jeśli zmotywuje Was to do działania, zróbcie to już teraz. Bo minimalizm to tylko nazwa. Tymczasem dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami 8 minimalistycznymi nawykami, które ułatwiają moje codzienne życie, no i czynią go bardziej zorganizowanym i po prostu przyjemniejszym. Wstając rano, każda minuta ma dla mnie znaczenie. Dlatego ustaliłam sobie pewną wieczorną rutynę, w czasie której szykuję wszystko to, co jest mi potrzebne rano lub w dzień dnia kolejnego. Najczęściej dotyczy to wyjścia do pracy. Na spokojnie sprawdzam pogodę, wybieram ubrania, w których pójdę do pracy, przygotowuję posiłek na śniadanie i na lunch, sprawdzam, czy mam wszystko to, czego będę potrzebowała. Dzięki temu rano nie muszę w stresie wszystkiego szukać, no i przede wszystkim mogę pospać trochę dłużej. Spędzanie czasu w galeriach handlowych, łażenie od sklepu do sklepu, przeglądanie, przymierzanie, ale bez zamiaru zakupu, przynajmniej w teorii, to sytuacja znana w większości z nas. Windows shopping to zakupy, ale z takim opóźnionym zapłonem. To tak jakby kupić kawałek pysznego tortu i odłożyć go na później. Możemy się oszukiwać, ale kupiliśmy go z zamiarem zjedzenia, więc prędzej czy później i tak to zrobimy. Unikanie sklepów i galerii handlowych w moim przypadku eliminuje pokusę. Jeśli czegoś faktycznie potrzebuję, to dopiero wtedy jadę i kupuję. W innym wypadku nie widzę powodu, dla którego miałabym marnować swój czas, chodząc bezsensownie po sklepach. Znalezienie czasu dla siebie to dla mnie nieodłączna część minimalizmu. W końcu chodzi w nim m.in. o to, by zwolnić tempa i skupić się na tym, co dla nas ważne. A moje samopoczucie i zdrowie są ważne, tak jak i Wasze. Dlatego zawsze staram się wpleść w codzienne obowiązki trochę czasu, który spędzę po prostu po swojemu. Dla mnie to na przykład praktyka jogi, słuchanie muzyki, czytanie książki, spacer, a w te leniwsze dni na przykład serial albo film. Od czasu do czasu przychodzi taki moment, kiedy widzę i czuję, że na moich mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, robi się mały bałagan. Wtedy oczywiście robię porządki i usuwam te konta, których treści mnie już nie interesują. Wiem, że to może trochę brzmi nie fair, bo sama tworzę treści w internecie, ale wiecie co? Prawda jest taka, że jeżeli czujecie, że ktoś lub coś nic nie wnosi w Wasze życie, nie widzicie wartości w tym, co tworzy i nie wyciągacie nic dla siebie, to nie macie obowiązku go wspierać. I dotyczy to tak samo mnie i mojego kontentu, jak i wszystkich innych twórców. Internet ma to do siebie, że daje nam możliwość decydowania o tym, jak go używamy i jakie informacje z niego czerpiemy. I ja staram się to robić jak najbardziej świadomie i nie tracić czasu na rzeczy, które nic nie wnoszą do mojego życia. Lubię działać według konkretnego planu i ustalenie jasnych celi od dawna bardzo mi w tym pomaga.
Ważne jest dla mnie to, by te cele były realne i nie wywierały na mnie przytłaczającej i blokującej presji, bo to tylko demotywuje i spowalnia osiągnięcie danego celu. Dlatego wolę skupić się na małych krokach, ale robić to, co robię najlepiej jak potrafię i przede wszystkim nie poddawać się przy pierwszej lepszej przeszkodzie. Dzięki ustalonemu celowi wiem, co robić i ile czasu na to poświęcić. Dzięki czemu dużo łatwiej zaplanować mi na przykład listę zadań na dany dzień, no i rozplanować tak, żeby na wszystko starczyło mi czasu. Planowanie posiłków to był jeden z tych game changerów. Kiedyś robiąc zakupy nie myślałam o konkretnych daniach, które przygotuję z kupionych produktów. Wiem, jak to brzmi. I to był duży błąd, bo potem traciłam czas na wymyślanie, co mogę stworzyć z tych produktów, które mam w domu, a ostatecznie najczęściej i tak czegoś brakowało i znowu musiałam jechać do sklepu. Teraz podchodzę do tego w ten sposób, że tworzę taką listę dań na najbliższy tydzień i na podstawie tej listy zapisuję wszystkie produkty, których mi brakuje i dzięki temu oszczędzam masę czasu i pieniędzy. Kiedy kupuję coś nowego, to zależy mi na tym, by ten zakup był przemyślany, no i przede wszystkim, żeby mi służył. Dlatego zanim podejmę decyzję, sprawdzam opinię i to jest dosyć ważny etap moich zakupów, ponieważ dzięki takim opiniom naprawdę można dowiedzieć się wiele o produkcie, więc sprawdzam różne warianty, ceny, właściwości, określam, na czym mi zależy, no i z pomocą tych opinii różnych osób, co jest bardzo ważne, podejmuję decyzję. Internet jest niesamowitym wynalazkiem i warto go wykorzystywać nie tylko do kupowania, ale właśnie do robienia takiego researchu na temat rzeczy, które planujemy kupić. To w dużym stopniu eliminuje zakupowe wtopy. No cóż, muszę przyznać, że nie jestem wielką miłośniczką sprzątania, ale za to lubię porządek. I kiedyś co tydzień w sobotę robiłam wielkie porządki i spędzałam nad nimi często kilka godzin, co było dla mnie wielką udręką. W końcu uznałam, że w moim przypadku nie zdaję tego egzaminu i zaczęłam sprzątać na bieżąco. Codziennie po trochę, także w mieszkaniu przez cały czas panuje względny porządek. Dzięki temu nawet nie odczuwam, że sprzątam praktycznie tyle samo co wcześniej, tylko w krótszych blokach czasowych. I zdecydowanie pomogło mi to zwalczyć wieczne odwlekanie tych sobotnich porządków. Przed pójściem spać na przykład rozglądam się po mieszkaniu i odkładam wszystko to, co nie leży na swoim miejscu. Dzięki temu też zauważyłam, że nieporządek w moim otoczeniu ma duży wpływ na moją produktywność, motywację i samopoczucie. Ale jednym z najważniejszych nawyków, który pomaga mi trzymać się wyznaczonej drogi, jest słuchanie siebie, moich uczuć, emocji, myśli. I minimalizm pomaga mi nie tylko zadbać o porządek dookoła mnie, ale również zwrócić uwagę na to, co we mnie. Pomaga uporządkować i zrozumieć pewne emocje i negatywne myśli. Słuchanie siebie to dla mnie jedna z najważniejszych wartości i robienie czegoś wbrew sobie kłóciłoby się z moją naturą i taką wewnętrzną potrzebą wolności, której przejawem właśnie jest życie w zgodzie z własnym ja. Więc oto moje 9 minimalistycznych nawyków. Mam nadzieję, że ten film pokazał Wam, że minimalizm dotyczyć może naprawdę wielu różnych sfer życia. I nie chodzi tylko o pozbywanie się rzeczy i sprzątanie w naszym otoczeniu, ale również o to, żeby skupić się na naszych emocjach, na naszych myślach i po prostu podejściu do życia. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji i do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch.